Wszystkim nauczycielom brakuje czasu. Na szczęście w naszej pracy możemy wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą nam znacznie ją przyspieszyć. Szczególnie nad zadaniami, które są powtarzalne i żmudne. Dlatego dziś pokażę Ci, jak wygenerować test dla uczniów za pomocą czata GPT, jak stworzyć tabele z danymi w Google Gemini oraz jak generować obrazki za pomocą Microsoft Copilot. Do pracy ze sztuczną inteligencją potrzebujesz oczywiście podstawowego narzędzia – komputera. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Dellcom, która dostarczyła mi do testów dwa laptopy. Dlatego dziś będę pracował na laptopie HP EliteBook. Szukasz takiego laptopa? Wejdź na dellcom.pl. Ok, a teraz przejdźmy do poradników. Pierwszą rzeczą, jaką Ci pokażę, to prosta obsługa czata GPT. Żeby skorzystać z czata GPT, wystarczy, że wejdziesz na stronę chatgpt.com. Link zobaczysz na dole ekranu, możesz go przepisać. Jak wejdziesz na tą stronę, zobaczysz taki oto ekran, w którym będziesz mógł albo zarejestrować się, czyli założyć sobie konto. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail lub, uwaga, jeżeli masz już konto Google, Microsoft lub Apple, możesz użyć takiego konta. Nie polecam używać kont służbowych, najlepiej sprawdzają się konta prywatne. Jeżeli macie już swoje konto, po prostu logujecie się tym kontem, co właśnie teraz zrobię. Po zalogowaniu widzimy okno rozmowy z naszym czatem GPT. Oczywiście możemy tutaj rozwinąć sobie boczny panel, możemy sobie ustawić różne rzeczy, a my tak naprawdę skupimy się tylko na jednej rzeczy. Na tym, żeby wpisać mu jakieś polecenie. W sztucznej inteligencji polecenia nazywamy promptami. Ja proponuję na początek, żebyśmy wygenerowali prosty test dla uczniów. Zobacz, jak to można zrobić. Ok. Zwróć uwagę, że nasze polecenie, czyli prompt, składa się z wstępu, w którym kazałem naszej sztucznej inteligencji zachowywać się i dać taką odpowiedź, jakby był nauczycielem chemii w polskiej szkole podstawowej, tak żeby odniósł się do naszej podstawy programowej. Potem wskazałem mu, żeby przygotował test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań i żeby do każdego pytania podał 4 możliwe odpowiedzi. I chciałbym, żeby zaznaczył prawidłową odpowiedź. I wskazałem temat. Test ma dotyczyć substancji chemicznych codziennego użytku. Żeby nasz chat GPT od firmy OpenAI zaczął generować wyniki, albo dusimy Enter na klawiaturze, albo strzałkę tutaj i wysyłamy odpowiedź. Ja naduszę Enter i zobacz, jak szybko tak naprawdę jest generowany taki test. Zobacz, jak to szybko leci. Mamy zaznaczoną prawidłową odpowiedź, mamy 4 możliwe odpowiedzi. Z tego możemy oczywiście później przekopiować sobie do naszego ulubionego edytora tekstu i możemy na przykład zrobić z tego jakąś fajną grę lub zabawę w klasie. Co ważne, możemy w każdej chwili, tutaj jest opcja kopiuj, możemy w każdej chwili poprosić o to, żeby ChatGPT wygenerował kolejne pytania. Jak widzisz, on zrozumiał, że cały czas zajmujemy się chemią w życiu codziennym i generuje kolejne pytania bez problemu. Z boku zapisała nam się historia naszej rozmowy. Następnym razem, kiedy się zalogujesz, będziesz mógł sobie spokojnie do niej wrócić i kontynuować rozmowę. Jak widzisz, praca z czatem GPT i generowanie testów jest bardzo proste. Wystarczy wskazać temat i robota zrobiona. Lecimy dalej. W tej części przejdziemy sobie do nowego narzędzia, opartego oczywiście o sztuczną inteligencję. To narzędzie jest od firmy Google, Google Gemini. Żeby wejść na i rozmawiać z Google Gemini, trzeba wejść na stronę gemini.google.com. Oczywiście adres zobaczysz tutaj na dole, wystarczy, że przepiszesz go sobie do swojej ulubionej przeglądarki. No i najważniejsze, zalogujesz się za pomocą swojego konta Google. Co jest istotne, żeby rozmawiać z Google Gemini, musimy mieć konto Google. Czyli bezpłatnie zakładamy sobie konto Google i klikamy zaloguj się. Jak widzisz, jestem już zalogowany w Google Gemini i wykorzystamy tutaj bardzo ciekawą funkcję właśnie tej sztucznej inteligencji, bo ona pozwala w bardzo wygodny sposób generować tabele z danymi i potem na przykład wykorzystać je, takie tabele w arkuszach Google'a do na przykład generowania wykresów. A wiadomo, że w szkole musimy pracować z danymi, więc lecimy z tematem.
Stworzyłem taki prompt. Wygeneruj tabelę przedstawiającą 10 najpopularniejszych dań na śniadanie. Uwzględnij ich kaloryczność, zawartość cukru, białka i tłuszczów. Zobaczmy, co wyjdzie. Oczywiście mogę wdusić Enter lub kliknąć tutaj taką strzałkę i wysłać. Proszę bardzo. Google Gemini wygenerował mi elegancką tabelę, w której zebrał popularne dania na śniadania i wpisał mi kalorie, cukier, białko i tłuszcz w gramach na 100 gram produktu takiego dania. Zobaczcie, można przeanalizować i jeszcze poddaję informację, że powyższe wartości kaloryczności, zawartości cukru są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od użytych składników. Tutaj możemy jeszcze, uwaga, sprawdzić, skąd wziął te informacje i sprawdzić i wysłać je na przykład dalej naszym uczniom, żeby sobie przeanalizowali te dane. Co jest istotne, jeżeli mamy tabelę z informacjami, to za pomocą tutaj tego guzika możemy sobie w każdej chwili wyeksportować takie dane w tabeli do arkuszy Google'a, które zapiszą się na naszym koncie Google i mamy do nich dostęp z poziomu dysku Google i możemy sobie dalej z nimi działać, generować wykresy, czy co tam nam jest potrzebne. Więc tutaj w tym guziku możemy kontynuować naszą pracę, a jeżeli chcemy naszą tabelę na przykład przenieść do dokumentów Google, no to w tym miejscu jak klikniemy, mamy taką opcję eksportuj do dokumentów i to, co nam zostało wygenerowane, przeniesie się jako świeży dokument, który również zapisze się na naszym dysku Google. No tak to wygląda, drodzy Państwo, praca z Google Gemini. Ok, mam nadzieję, że Ci się podobało, a teraz czas na blok sponsorski. Partnerem filmu jest firma Dellcom, która ma w ofercie laptopy HP. Krótko opowiem Ci o dwóch z nich. Może któryś z nich Cię zainteresuje. Link do oferty znajdziesz w opisie. Co łączy obydwa laptopy? Po pierwsze, oba są wystarczająco dobre do standardowej pracy nauczyciela. Z łatwością przygotujesz na nich dokumenty, prezentacje, płynnie będą działały strony internetowe i bez zacinania wysokiej jakości będą działały filmy. Oba mają dobrze Ci znany, zainstalowany już system Windows, a dodatkowo posiadają złącza HDMI, dzięki czemu możesz je łatwo podłączyć do rzutnika w sali. Wejścia USB, zarówno te duże i te małe, szybsze i bardziej nowoczesne. Mają też wejście słuchawkowe z mikrofonem. Obydwa możesz ładować za pomocą mocniejszej ładowarki USB-C. Cenisz bezpieczeństwo? Każdy z nich ma fizyczną zaślepkę kamery internetowej, a wbudowane kamery mają rozdzielczość aż Full HD, no i są z funkcją Windows Hello, która umożliwia logowanie się do Windowsa za pomocą twarzy. Oba laptopy mają też podświetlaną klawiaturę. A pamiętasz, jak Twój stary laptop miał zerwany zawias ekranu? Tutaj specjalna konstrukcja zawiasów zabezpiecza ekran przed wyłamaniem. Oba dobrze nagrywają dźwięk, dlatego w trakcie lekcji online będziecie dobrze słyszalni. A co różni jeden komputer od drugiego? Wyobraźmy sobie, że szukasz laptopa, który jest większy, ponad 15-calowy. Ma wydzieloną numeryczną klawiaturę i bezpośrednio możliwość podłączenia do internetu za pomocą kabla sieciowego. To ten HP ProBook 455 G10 będzie idealnym wyborem. A jeśli szukasz więcej mocy i możliwości, to proponuję ten 14-calowy HP EliteBook 845 G10, który sprawdzi się w bardziej wymagających zadaniach, takich jak tworzenie i montowanie filmów, renderowanie obiektów 3D czy projektowanie grafik. Lubisz słuchać muzyki z laptopa? Ten brzmi lepiej. Dobra, a teraz wróćmy do sztucznej inteligencji. No i ostatnim, trzecim elementem, jakim podzielę się z Tobą w trakcie tego materiału wideo, jest generowanie grafik. Do tego potrzebujemy nowego narzędzia, żeby zrobić to bezpłatnie. To narzędzie nazywa się Microsoft Copilot. Wchodzimy na nie przez stronę copilot.microsoft.com. Oczywiście na obrazie widzisz teraz adres tej strony i co najważniejsze, w opisie tego filmu znajdziesz wszystkie niezbędne linki, więc możesz po prostu rozwinąć ten opis i kliknąć ten link, przechodzisz do tego narzędzia. Jak wiesz z poprzednich elementów, tak w tym narzędziu również trzeba założyć sobie konto, konto Microsoftu, które jest bezpłatne. No i wtedy, jeżeli już mamy takie konto, możemy się na to konto zalogować w Copilocie i tutaj możemy generować obrazy. Patrz, jak można to zrobić. Tu do góry mamy standardowego Copilota, my chcemy wygenerować obraz, więc przełączam się na designera i w polu do wpisywania poleceń wpisuję polecenie. Jak widzisz,
Moje polecenie wygląda następująco. Wygeneruj obraz przedstawiający ekologiczne miasto przyszłości. Wpisuję, żeby było to ultra realistyczne i żeby zawierało dużo detali, a widok, żeby był z drona. No i zobaczymy, co w takim razie nasz Copilot wygeneruje na podstawie tego polecenia. Sprawdźmy. Stworzyłem obraz przedstawiający ekologiczne miasto przyszłości z perspektywy drona, z dużą ilością detali i w ultra realistycznym stylu. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Klepsydra oznacza, że musimy chwilkę poczekać, bo tutaj jest informacja, Twój obraz jest generowany. Pamiętaj, takie obrazy są generowane bezpłatnie, możesz sobie je wykorzystywać na przykład do prezentacji na lekcjach. Mamy cztery różne możliwości i teraz możemy sobie, proszę bardzo, sprawdzić, która z tych opcji nam najbardziej się będzie podobała. Oto opcja numer jeden, całkiem nieźle to wygląda, musisz przyznać. Opcja numer dwa, opcja numer trzy, i opcja numer 4. Zostaw w komentarzu informację, która wersja miasta ekologicznego przyszłości najbardziej Ci się podoba. Ja może pobiorę sobie tą ostatnią, czwartą, bo zwróć uwagę, że mogę albo udostępnić ten obraz, albo po prostu pobrać i wykorzystać na przykład w prezentacji dla uczniów. Jakość takiego zdjęcia, takiego obrazu wygenerowanego to 1024x1024. Pamiętaj, że styl, jaki możesz generować, to styl komiksowy, rysunkowy. Naprawdę bardzo dużo różnych tutaj kombinacji można zrobić. Klikam pobierz i już mogę wykorzystać to w każdym innym miejscu, w jakim będę potrzebował, bo zapisało się to na moim komputerze. Mam nadzieję, że zaprezentowane tutaj sposoby na wykorzystanie sztucznej inteligencji przypadły Ci do gustu i pomogą Ci pracować sprytnie, a nie dużo. Podziel się tym filmem z innymi, niech inni też dowiedzą się, jak to robić. Pamiętaj, że partnerem tego filmu jest firma Dellcom. Jeśli szukasz nowego laptopa, to u nich znajdziesz fajne rozwiązania od firmy HP. Do zobaczenia. Trzymam kciuki za Twoją przygodę z AI.